Dzwonek do drzwi, kobieta otwiera, w drzwiach staje mężczyzna, który pada do jej kolan, mówiąc, że to ja zabiłem pani męża. Jechałem zbyt długo, nie powinienem, zasnąłem za kierownicą i uderzyłem w ten samochód, który stał przy drodze. Proszę o przebaczenie, bo nie potrafię spojrzeć dzieciom w twarz. Nie potrafię z nimi usiąść do stołu wigilijnego ani wielkanocnego. Kobieta przypomniała sobie wtedy Jana Pawła II, który zaraz po zamachu z 13 maja, kiedy wyszedł ze szpitala, udał się do więzienia, aby przebaczyć swojemu zamachowcy i wypowiedziała: przebaczam. Nigdy już nie widziała tego mężczyzny, ale gdzieś instynktownie czuła, że dała mu jakby nowe życie. Zawsze, ilekroć wspominam tą historię z życia wziętą, zawsze mam łzy w oczach i zastanawiam się, czy ja mógłbym przebaczyć, będąc w jej sytuacji. I patrząc na Ewangelię, w której wielokrotnie Jezus wskazuje na to, jak ważny jest element przebaczania w życiu, jak sam przebaczył na krzyżu, to myślę, że to jest droga chrześcijan, że powiedzenie tego przebaczam to danie komuś drugiej szansy, nadziei, a nawet życia. Dlatego starajmy się, może nawet w drobnych rzeczach, ale być ludźmi przebaczenia, bo wtedy wyrzucamy z siebie tą nienawiść, pogardę i żal, a stajemy się ludźmi wolnymi. Ale strzeż mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, chroń mnie, Boże.